Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu. A to jest kolejny, jak widzicie, odcinek naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 1. Jesteśmy oczywiście w akcji rozdział, a raczej sekwencja piąta, z tego co mi wiadomo. I poczekajcie, bo nawet nie wiem kogo mam zabijać, czy już śledztwo jest zakończone. Sibrand? Czemu śledztwo jest niekompletne? To ile potrzeba tych klocuszków tutaj teraz, żeby śledztwo było kompletne? Nawet nie wiem, poczekajcie, wejdę sobie do biura, zobaczymy, co mi powie gościu, bo już dawno nie grałem w sumie w Assassina, już drugi dzień, nie wiem o co chodzi. Al-Mualim wyznaczył następnego. Nazywa się Sibrand. Znam tego człowieka. To nowy dowódca krzyżaków. Mieszka w dzielnicy weneckiej i zarządza portem w Akce. Tak, to już wiem. I nie tylko to. Mów więc dalej. Podobno Sibranda zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową i ukrył się na jej terenie, czekając, aż przypłynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawe, skąd dowiedział się o twej misji. Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. Al-Mualim ostrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. Strzeż się, Altairze. Altairze. Tak, Rafiku? Jestem ci winien przeprosiny. Za co? Za to, że wątpiłem w twoje oddanie sprawie. Nie, to ja zbłądziłem. Uważałem, że jestem ponad kodeksem. Nic nie jesteś mi winien. Jak sobie życzysz, przyjacielu. Bądź bezpieczny. Co, już dał mi pióro? To ja myślałem, że jeszcze będą jakieś problemy. Coś, kombinacje czy coś, a on już mi dał pióro. Tak prowadził tą rozmowę z Altairem, że wyglądało tak, jakbyśmy mieli jeszcze coś. Ten, wiecie. Coś jeszcze szukać, ale dobra, atakujemy Sibranda, tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, oczywiście. Może być trochę ciekawie, nie powiem, że nie, bo... To będzie chyba ten typek, o ile się nie mylę, za którym będziemy musieli przez cały port biec. I ja ogółem rzecz biorąc, jak grałem zawsze w Assassina, to nie lubiłem właśnie z nim zabić go po prostu, walczyć z nim, gdyż miałem po prostu problem z tym biegnięciem przez miasto. Ale zobaczmy, jak teraz to wyjdzie. Czekajcie, tu będzie trzeba się przedostać jakoś magicznie w ogóle na drugą stronę muru. Najprostszą opcją, jaką widzę, jest atak przez tych biedaczków. O, świetnie, dobra, a nawet nie trzeba było jakoś kombinować. Czekajcie, tylko sobie trochę słyszę, ściszę dźwięk w słuchawkach, żebyście nie słyszeli. O, dobra, dobra. Jest i Sibrand. Mylicie się, mistrzu Sibrandzie. Nie zachęcałbym do użycia przemocy przeciwko komukolwiek, a już na pewno nie przeciwko wam. Tak mówisz! A jednak nikt za ciebie nie poręczy. Co mam o tym sądzić? Prowadzę proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Być może. Czy może nie znają cię dlatego, że nie jesteś Bożym sługą, lecz asasynem? Nigdy. Nosisz takie same szaty. Jeśli odziewają się tak jak my, to tylko po to, by szerzyć strach i niepewność. Nie daj się omamić. Nazywasz mnie tchórzem? Sprzeciwiasz się mojej władzy? A może chcesz podburzyć moich rycerzy przeciwko mnie? Nie rozumiem, dlaczego mi to robisz. Nie uczyniłem nic złego. Nie przypominam sobie, bym cię oskarżał o coś złego. Stąd twoja reakcja jest tym dziwniejsza. Czy może wina wymusza na tobie jej wyznanie? Ale niczego nie wyznałem. O, uparty do samego końca. Co masz na myśli? Wilhelm i Garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. Nie popełnię tego samego błędu. Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech Stwórca cię ochroni, a mnie niech powstrzyma. Oszalałeś. Czy nikt z was nie wystąpi, by położyć temu kres? Widać, że zatruwa go strach. Strach, który sprawia, że widzi wrogów tam, gdzie ich nie ma.
Wygląda na to, że ludzie podzielają moje obawy. Wszystko, co robię, robię dla Akki. Maczety w ruch poszły. Dobra. Trzeba go ściągnąć. Bardzo czujni. Informujcie straż o każdym podejrzanym zdarzeniu. Wątpię, żeby to był ostatni z asasynów. Ci dranie są wytrwali. A teraz wracać do pracy. On nie był w ogóle asasynem, chyba. O, fajny hełm masz, gościu. Do rzeki. Ale to nie był asasyn. Co za głupiec. Czekajcie, ja muszę sobie przemyśleć taktykę, jak go zaatakować, bo tu będzie trzeba po tych statkach skakać i tak konkretnie. Orli wzrok sobie odpalę. Kilku typa tam jest, z tego co widzę. Zapomniałem, że Altair nie umie pływać. Serio? Ale w ogóle to jest dziwne. Jak można nie umieć pływać? Znaczy można, no ale... Asasyn nie umiejący pływać to nie asasyn. O, świetnie, dobrze nam idzie. Zaraz, idź. Te biedaki by mnie przecież rzuciły normalnie do wody, przecież to są typowe biedaczki. O, dobrze. Już tak byłem taki, wahałem się trochę nad skokiem przez to. Gdyż mogłoby się to po prostu dla mnie źle skończyć. Dobra. Jak tu wygląda sytuacja za rogu? Okej, dobra, jest pusto. Dobrze. Już nam niewiele zostało do celu. Dobra, jest i jego statek. Dobra, jedziemy z nim. Chodź tu, chodź. Co za maczeciarz? Nie, no bez jaj. Serio? A jeszcze on będzie uciekał do strażnicy. O ja, masakra. To będzie ciężkie. Tak też myślałem właśnie. Zawsze nie lubiłem tej misji. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Będzie ciężko. Tak ciężko będzie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tą samą taktyką, bo to był dobry pomysł, bo się łatwo dostałem w sumie do... Kurwa, kichać mi się chce. Do jego statku. I ten. I no, wiecie. To szło jakoś takoś, nie? Magia. Ci sobie obczają. O, dobrze. Idźcie tam. Czekajcie, w sumie teraz... 3-4 skacz! Dobrze. O, kosa w plecy siadła. Siła i gwałt. Oczywiście, że się boję. Przecież będziesz bezpieczny w objęciach waszego Boga. Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka. Co czeka nas wszystkich. Skoro nie wasz Bóg, to co?
Nic. Nie ma niczego. Tego właśnie się boję. Nie wierzysz? Jak wierzyć, wiedząc to, co wiem? Co widziałem? Nasz skarb był tego dowodem. Dowodem czego? Tego, że mamy tylko to jedno życie. Pozwolę ci zatem pożyć chwilę dłużej. Opowiedz mi o roli, którą miałeś odegrać. Morska blokada miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy... Odbijecie Ziemię Świętą? Uwolnimy ją, głupcze. Od tyranii wiary. Uwolnicie? Zamierzałeś podbijać miasta, kontrolować umysły ludzi. Mordowałeś wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzali. Wykonywałem rozkazy, wierząc w swoją sprawę. Tak jak ty. Dobra, trzeba uciekać. Ale widać, że wszyscy ci templariusze tak byli zaparci w tą swoją wiarę, że masakra. No ale my jesteśmy asasynami, my tu jesteśmy po prostu od jednej sprawy. Maczeta w plecy i długa, nie? Ej, zostawcie mnie, ludzie. Nie dość, że biedacy mnie biją, to jeszcze mnie templariusze biją. Każdy chce się ze mną bić. Przecież oni chyba chcą maczetami faktycznie dostać po plecach. Wstawaj, Altair. O, świetnie, świetnie, świetnie. Dobrze, dobrze. Jestem na dobrym tropie do ucieczki. Już mi dobrze idzie. Teraz trzeba tylko jakąś kryjówkę znaleźć. Na dobry teren wyszliśmy, także teraz już, że tak powiem, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo i te sprawy i jesteśmy w domu. No dobrze, świetnie. Rejestracja na ławeczce nigdy nie jest zła, pamiętajcie. W sumie jak sobie tak patrzę, przechodzę i to kurde, ci to są templariusze chyba, nie? Dobrze mówię. Oni są najtrudniejszymi, najsilniejszymi przeciwnikami w grze. O, i momentami jest tak ich ciężko zabić, jeszcze zobaczycie zresztą pod koniec gry, już tam w ostatnim etapie, w tej takiej przełączce, gdzie będziemy musieli z dużą ilością właśnie krzyżaków walczyć, tam to będzie dopiero masakra. Tam, z tego co pamiętam, to tyle razy tam po prostu miałem takiego zawiasa, że po prostu przechodziłem motyw, kurde, z około godziny. No, takim tempem to ja dojdę do biura za jakieś 2-3 minuty. A mi się śpieszy. To asasyn! Zabić go! Trzymajcie go! Serio? Nic nie zrobiłem, a ci już to asasyn! Ciągnij pałę! Już uciekać, już. Dobra, pod biurem jesteśmy, także, że tak powiem, spoko. W sumie patrzę, to odcinek już trwa 13 minut, prawie 14, także będziemy wracać teraz do Masyafu i zaczniemy już w tym odcinku, myślę, poszukiwania na tego śledztwo na Roberta, bo teraz będzie chyba Robert w tej sekwencji, która teraz będzie, Robert de Sable, także będziemy dochodzenie, że tak powiem, na niego prowadzić i powinniśmy się w tym odcinku wyrobić, chyba że będziemy jeszcze wychodzić z Animusa w tym momencie, no to zobaczymy. Żywot Simbranda dobiegł końca. Zaiste. Powinieneś jechać do Masyafu i poinformować Al-Mualima o sukcesie. Tak, muszę wrócić i z nim porozmawiać o tym i o innych sprawach. Wszystko w porządku, przyjacielu? Wydajesz się taki nieobecny. Nic takiego, Rafiku. Po prostu mam dużo na głowie. Porozmawiaj więc ze mną. Może ci pomogę. Najpierw sam muszę to sobie jakoś poukładać. Dziękuję jednak za propozycję. To ci, których zabijasz, prawda? Czujesz coś względem nich. Skąd? Ach, przyjacielu. Z tych ponurych zadań nie czerpie się przyjemności. Żal, niepewność, współczucie. Tego można się spodziewać.
Czy powinienem się obawiać tych uczuć? Powinieneś je zaakceptować. To one czynią cię człowiekiem. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć? Jeśli mieli dobre zamiary? Może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje? Jestem tylko Rafikiem, Altairze. I takie sprawy mnie przerastają. Może Al-Mualim pomoże ci to wszystko jakoś ogarnąć? Tak. Być może. Dziękuję, Rafiku. To przyjemność pracować z kimś o twych umiejętnościach. Dobra, weź, skończ gadać, człowieku, brodaczu, bo chyba ostatni raz się widzimy, także serdeczny jod, bo ja wychodzę. Do późniejszego wydarzenia. Teraz trzeba oczywiście do Maxwella wcisnąć. Ale to jest monotonność w tej grze. Zrób dochodzenie, zabij i wracaj. Zrób dochodzenie, zabij i wracaj. Tak całą grę. Mamy mało czasu, Vidic. Mam świadomość, że okno startowe... Gdziekolwiek jest. Czas na wydobycie. A, jeszcze wychodzimy za newsa, okej. Okay. Zajmiemy się nim. Chcę mieć pełen raport na jutro rano. Mam jeszcze trochę pracy. Jest pan wolny na resztę nocy. A resztę nocy? Dopiero dzień się zaczął. Przynajmniej tak jest za oknem. No, wypuśćcie mnie, bo kurde. Chciałbym sobie z Lucy pogadać. A chyba nie jestem godzien. Także trzeba zrobić chyba wayback room. Tu nic nie mogę kliknąć, tu też. Lucy nie chce ze mną rozmawiać, Orlego wzroku nie mogę, a nie chcę. Wszystko działa poprawnie. Wydaje mi się, że odłączył mnie, kiedy... Wydaje mi się, że powinieneś się zamknąć. Możesz mi wreszcie powiedzieć, o co tu chodzi? Musimy ich powstrzymać. Kiedy uzyskają dostęp do twojego ostatniego wspomnienia, to dopiero początek. Oni chcą wszystko zmienić. To jak żyjemy, to jak myślimy, to czym jesteśmy. Vidic zrobił ci już wykład. Jaki ten świat jest zepsuty i jak bardzo potrzebuje porządku i dyscypliny. Tak więc zamierzają nam je dać. I nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Jak? Skarb Templariuszy. Ich zdaniem to... Panno Stillman? Słucham. Proszę wprowadzić wspomnienia Desmonda do bazy danych. Zrozumiałam. Weź, idź tam, pisz, nie gadaj. Ona sama jest tak obspinana tą całą sytuacją. Jakby nie wiem, co się miało dziać. Po prostu chcą sobie jabłuszko ukraść i to tyle. Kimonę wale szybko i atakujemy znowu do Animusa, bo... czas leci, nieubłaganie. Następnego dnia rano. Panie Miles. Tak, tak, już idę. Prawie skończyliśmy. A co potem? Zobaczy pan. Może nawet pozwolą panu obejrzeć, jak się zacznie. To wcale nie jest takie straszne. Hej, mnie nie wypuścicie. Dlaczego mi pan po prostu wszystkiego nie powie? Pytam z ciekawości. Nie jestem durniem, panie Miles. Już i tak sporo się pan dowiedział. Nie wiem, o czym pan mówi. Ależ oczywiście. Dobrze, zapytam o coś innego. Słucham. Niektóre rzeczy, które widziałem w Animusie, są jakoś nie tak. Jakby historia się nie zgadzała. Nie... Że co, panie Miles? Nie pasuje do tego, co pan wyczytał w sieci? Do tego, czego nauczyli pana w liceum? Zapytam w ten sposób. Czy ci rzekomi eksperci mają dostęp do sekretów ukrytych przed resztą z nas? Są książki, listy, dokumenty, różnego rodzaju źródła z danego okresu. Wiele z nich nie zgadza się z tym, co pokazuje mi Animus. Każdy może napisać książkę, a na jej stronach może umieścić cokolwiek. Kiedyś wierzyliśmy, że Ziemia jest płaska. Niektórzy nadal w to wierzą. Owszem, i piszą o tym książki. Albo o tym, że lądowanie na Księżycu jest fikcją. Chyba istnieje też książka, według której świat powstał w ciągu 7 dni. Zresztą to bestseller. Do czego pan zmierza? Do tego, jak sądzę, że nie powinien pan wierzyć we wszystko, co usłyszy. Wszystko, co przeczyta. Jak to ujął pański przodek? Nic nie jest prawdą? Wszystko jest dozwolone.
Tak, dokładnie. To dzięki temu Animus jest tak wspaniałym osiągnięciem. Nie zostawia miejsca na niejasności. Zawsze jest jakieś miejsce. Brawo, panie Miles. A teraz, skoro zaspokoiłem pańską ciekawość, czy możemy zaczynać? Co za typ w ogóle? Jakiś szefuncio w ogóle, master. Kozaczek i w ogóle, dobra, wybijamy. Szkoda czasu. To była chyba ostatnia nasza wizyta w Abstergo. Bo przedostatnia, teraz robimy już blok pamięci 6, później będzie ostatnie wspomnienie, także no już kończymy, jak widzicie. Już naprawdę, naprawdę zostało nam około niewiele. Aby zejść z pola widzenia ścigających. Wejdź, mój uczniu. Mamy wiele do omówienia. Jesteśmy blisko Altairze. Już tylko Robert de Sable stoi między nami i zwycięstwem. To z jego ust padają rozkazy. Jego dłoń wypłaca złoto. Wraz z nim zginie wiedza o skarbie Templariuszy i wszelkie zagrożenie, jakie może stanowić. Wciąż nie rozumiem, jak mała część skarbu mogła spowodować tyle chaosu. Fragment Edenu to ucieleśnienie pokusy. Spójrz tylko, co zrobił z Robertem. Kiedy zakosztował jego mocy, został przezeń pochłonięty. Nie widział groźnej broni, którą należy zniszczyć, ale narzędzie, które pomoże mu spełnić marzenie jego życia. A więc marzył o władzy? Tak i nie. Marzył, wciąż marzy o pokoju, tak jak my. Ale to właśnie on chciał, żeby Ziemię Świętą pochłonęła wojna. Nie, Altairze. Jak możesz tego nie widzieć, kiedy to właśnie ty otworzyłeś moje oczy? Co masz na myśli? Czego chce Robert i jego poplecznicy? Świata, w którym ludzkość jest zjednoczona. Nie gardzę jego celem. Mój jest taki sam. Ale nie podobają mi się jego środki. Pokój jest czymś, czego należy się uczyć, co należy zrozumieć i przyjąć do serca. On dąży do niego siłą. A robiąc to, okrada nas z wolnej woli. Dziwne. Dziwne jest tak o nim myśleć. Nigdy nie pielęgnuj w sobie nienawiści do ofiar, Altairze. Takie myśli to trucizna. Zaciemnią twój osąd. Czy nie można go więc przekonać, żeby przerwał tę obłąkańczą misję? Przemawiałem do niego na swój sposób, poprzez ciebie. Czym było każde zabójstwo, jeśli nie wiadomością? Jednak on wolał nas zignorować. A więc pozostaje już tylko jedna rzecz do zrobienia. Bo w Jerozolimie zmierzyłeś się z nim po raz pierwszy. I to tam go teraz znajdziesz. Niech ten ostatni dar wzmocni twoje siły. Idź, Altairze. Czas to zakończyć. To ruszamy, nie? Powiem wam szczerze, że mimo tej monotonności w całym tym Assassinie jedyneczce, to jest tutaj właśnie pozytywne takie bardzo według mnie to, że wszystkie te dialogi są takie kurde świetne, jak widzicie, dialogi Altaira z Al-Mualimem, dialogi Altaira z każdym naszym wrogiem, przeciwnikiem, naszym potencjalnym celem. Wszystko jest tutaj tak świetnie zrobione, te dialogi właśnie, że po prostu no, zasiadamy i po prostu możemy samych dialogów słuchać. Jak normalnie w filmie. Ale dobra, Jerozolima atak. Do biura sobie zaatakujemy, bo i tak mamy... nie wiem nawet gdzie mamy iść, ale będziemy Robsona atakować, także trochę nam to pewnie czasu zajmie. Złapanie wszystkich tych śledztw. Bo to będzie chyba ta misja z pogrzebem. Dobrze mówię. Ona będzie trudna jak cholera. A z tej też racji pasuje w ogóle, w której to będzie dzielnicy się działo wszystko? W dzielnicy centralnej. No dobra, niech im będzie. Wiecie co, pójdziemy sobie na ten punkt widokowy i tam chyba zakończymy odcinek. Tak, żeby nie był jakoś specjalnie długi. A w następnym odcinku już zajmiemy się wszystkimi śledztwami, walką z Robertem i ruszymy do tego całego takiego, do tej miejscówki ostatniej,
ale tą miejscówkę ostatnią to już chyba nie wiem, czy wyrobimy w następnym odcinku, tylko na następnym, że tak powiem. O, tak będzie dobrze. Synchronizacja siądzie w tym momencie. No i dobra, nic mi się nie odblokowało, no ale okej. To nic, bo sobie zaatakuję na ten punkt zaraz. Także co, ja się z wami żegnam w tym miejscu, w sianie i w ogóle. I widzimy się w następnym odcinku i cześć wam wszystkim.